Człowiek rodzi się, uczy się chodzić, rozwija się, uczy się liczyć. Wiadomo, nie musi umieć liczyć od razu do miliona, wystarczy do 10. Człowiek uczy się pisać, składa litery w sylaby, sylaby w wyrazy, wyrazy w zdania i w zasadzie już na tym etapie rozwoju jest w stanie stworzyć ranking 10 czegoś. Pepe Mapper na pierwszy rzut oka nie jest gorszy od innych, przecież już umie pisać, liczyć, a może nawet chodzić. A jednak posiada on w sobie taki, można to powiedzieć, mroczny pierwiastek, w pewnym stopniu taką czystość, coś tak jakby był nieskalany inteligencją. Jednak wciąż nie przeszkodziło mu to stworzyć listę 10 krajów, które nienawidzą Polski. Numer 1 to wiadomo, Niemcy, Rosja. Numer 3, Francja. Też wiadomo, bo tam same ciapaki, które nienawidzą dobrych, uczciwych katolików. Numer 4, ZSRR. Zaraz, czy ZSRR to nie był ten kraj, który od samego początku istnienia do samego końca chciał nas zniszczyć i przyczynił się do śmierci milionów Polaków, jak i zniszczenia większości krajów? Mniej nas nienawidzi niż współczesne Niemcy czy Francja, którzy są naszymi sojusznikami? Rosja to wiadomo, jabłek nie dostaje, można się trochę wkurwić. Numer 5. Trzecia Rzesza. Inwazja w 39, eksterminacja równości, zrównanie z ziemią Warszawy mogą faktycznie świadczyć o tym, że nie przepadali za nami. Numer 6. Kto równie bardzo może nienawidzić Polski jak Niemcy i Rosja? Zgadłeś. Polska. A co może nienawidzić Polski jeszcze bardziej niż Polska? Lewica. Poszmata, suki nie chce znać. Nieba. Bo wiadomo, każdy kto ma odmienne poglądy do twoich po prostu chce zniszczyć Polskę. Numer 7. Taliby. Nie muszę mówić, jakie to państwa. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Każdy wie, co ten teges i tak dalej. Jedno państwo. Afganistan. Numer 8. Czeczenia. Kraj, którego niepodległość nigdy nie została uznana przez inne kraje, jest głównym importerem wośpowego uranu. Numer 9. Białorusini mają dużo lepszą opinię o nas niż my o nich, co wiąże się z tym, że często rozmawiają po rosyjsku i na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić ich od Rosjan. Numer 10. Litwa. To z Litwą to akurat prawda. Trafił. Według litewskiego badania opinii publicznej, spośród wszystkich sąsiadów Litwy, Polacy są najbardziej nielubiani, przebijając nawet Rosjan. Polacy na Litwie muszą zapisywać swoje imiona, nazwiska na litewski sposób. Mimo że część Litwinów mówi po polsku, napisy w naszym ojczystym języku są usuwane.